Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna niedziela, która przed nami, przynosi nam w liturgii słowa fragment ponownie z Ewangelii Świętego Marka. Tym razem będziemy czytać fragment trzeciego rozdziału, wersety od 20 do 35. W tej biblijnej scenie widzimy Jezusa, którego Starsi Izraela oskarżają o to, że ma w sobie ducha nieczystego. Jezus próbuje im tłumaczyć, że są w błędzie, a swoimi oskarżeniami tak naprawdę dopuszczają się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. W tym samym czasie przychodzi do Jezusa Maryja. Wszyscy zebrani wokół Jezusa donoszą mu, że oto na zewnątrz stoi jego matka i czeka na niego. Przyszła, bo usłyszała o tym, o co oskarżają Jezusa: że podobno oszalał, odszedł od zmysłów. Więc jako matka troszczy się o niego, martwi, chce zobaczyć, co się dzieje. A tymczasem spotyka ją dość dziwna, można nawet powiedzieć szorstka odpowiedź ze strony jej syna. Któż jest moją matką? Czy tak zwraca się syn do swojej matki? Jezus od razu daje wyjaśnienie że ten, kto słucha Słowa Bożego i wypełnia je, ten prawdziwie jest dla Niego bratem, siostrą i matką. I tym samym daje świadectwo o Maryi, bo przecież nikt bardziej nie był wierny Słowu Boga niż właśnie Ona. Tam w Nazarecie w chwili zwiastowania powiedziała niech mi się stanie według Twego Słowa. To znaczy przyjęła je całą sobą. Pozwoliłaby to słowo stało się ciałem pod jej sercem. Zatem Maria jest najbardziej wiernym spośród wszystkich słuchaczy Jezusa. Co więcej, niejednokrotnie widzimy w Ewangelii takie momenty, w których ewangelista zapisał zdanie, że Maria chowała wszystkie te sprawy w swoim sercu i tam je rozważała. Co to były za sprawy? Chociażby to, co wydarzyło się kiedyś w świątyni, w Jerozolimie, gdy odnalazła Jezusa po trzech dniach, gdy ten miał 12 lat. Wtedy Jezus zapytał ją, dlaczego mnie szukaliście: Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Maria z Józefem i z Jezusem wracają wtedy do Nazaretu, ale jak zapisał właśnie Ewangelista. Maria rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. W ten dziele, którą będziemy przeżywali, Jezus znów wzywa nas tym samym do tego, abyśmy byli wiernymi słuchaczami jego słów, abyśmy zagłębiali się w jego słowo, abyśmy słuchali Ewangelii, ale też przede wszystkim słuchawszy jej, żyli jej prawdą, abyśmy wprowadzali w swoje życie to, do czego Jezus wzywa, abyśmy umieli tak postępować, jak naucza nas Chrystus. Jaka nagroda nas za to czeka? Syn Boży sam o niej mówi. Będziemy prawdziwie bratem, siostrą Jezusa. Wtedy, gdy słuchamy Słowa Bożego i wypełniamy je, jesteśmy Jego rodzeństwem. Jesteśmy wraz z Nim współdziedzicami nieba. Na mocy sakramentu chrztu staliśmy się nimi, a dzięki Słowu Bożemu wypełniamy to swoje dziedzictwo. Prośmy zatem Boga w tę najbliższą niedzielę o taką postawę naszych serc, która będzie postawą zasłuchania się w Słowo Boże, dzięki czemu będziemy mogli nazywać się prawdziwie bratem, siostrą samego Syna Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za wysłuchanie naszego odcinka. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w Archidiecezji krakowskiej.